Cześć, nazywam się Maciej Radaszkiewicz, witam w kolejnej części Pytania Kibica. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. Maciek, jesteś znany z dość niecodziennych i rzadko spotykanych fryzur. Czy mógłbyś zdradzić, gdzie uczęszczasz do fryzjera? Pozdrawiam. No, nie wiem, czy jestem tak znany z tych niecodziennych fryzur, no może i tak, ale nie mogę Wam tego zdradzić, bo każdy by strzygł się tak samo i nie byłoby takiego efektu. Czy miałeś jakieś zaproszenie do innego zespołu? Jakiego, mordeczko? Jakiej słuchasz muzyki przed meczem, żeby Ciebie zmotywowało do trudnego meczu? Czy miałem zaproszenie? No może miałem, może nie miałem, ale to nie jest istotne w tym momencie. Gram w Wigrach, tutaj staram, walczę o miejsce w składzie i to jest najważniejsze. Mordeczko, jakiej słuchasz muzyki przed meczem, żeby Ciebie zmotywowało do trudnego meczu? No to już zostawię dla siebie, bo to jak wiadomo mnie motywuje, to jest taka muzyka dla mnie i tyle. Kiedy dowiedziałeś się, że zagrasz w meczu ze Stalą, jakie emocje to kierowały? Dowiedziałem się oczywiście, że zagram w dniu meczu. No nie powiem, że nie, jednak lekki stresik był, ale pomyślałem wtedy, że dam z siebie wszystko, spróbuję wykorzystać tą szansę, jak udali mi trenerzy i uważam, że dałem z siebie 100%. Witamy. Jak Ci się gra w nowej drużynie i co sądzisz o nowym trenerze? Pozdrowisz? No, bardzo dobrze mi się gra w nowej drużynie. Dobrze dogaduję się z chłopakami. Bardzo miło mnie tutaj przywitali, przyjęli. No, a o trenerze mogę powiedzieć, że jest bardzo dobrze zdyscyplinowanym i zorganizowanym trenerem. Pozdrawiam. Grałeś w Wormsy? A kto nie grał? Kogo najbardziej lubisz z drużyny? No, wszystkich lubię jednakowo, z każdym staram się utrzymywać bardzo dobry kontakt i wydaje mi się, że jest ok. Pozdrawiam. Jak wspominasz czasy w Polonii Raczki? Miałem dużo wolnego. Gdzie jest słonko, kiedy śpi? Nie wiem, może w sypialni? Kto jest lepszy, Radaszkiewicz czy Klimala? Przychodźcie na mecze i sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Czy Wigry mają jeszcze szansę na chociaż trzecie miejsce? No, myślę, że ostatnim meczem udowodniliśmy swoją dyspozycję, to, że potrafimy walczyć do końca, że pracujemy drużynowo, każdy daje z siebie maksa, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jak to mówią, i moim zdaniem możemy wszystko. Co sądzisz o naszej drużynie? Co brakuje, by wygrać? No, mamy dość młodą drużynę, oczywiście. Potrzeba czasu, abyśmy się ze sobą wszyscy zgrali i wiadomo, no, mamy bardzo dobrych zawodników. Myślę, że ostatnim meczem pokazaliśmy to, że umiemy walczyć, umiemy zwyciężać i jestem pewien, że w przyszłym meczu też każdy da z siebie 100%. Jakiej słuchasz muzyki? To co mi w ucho wpadnie. Wigry czy Wigry? Zdecydowanie Wigry. Jak Ci się żyje w Suwałkach? No, tak jak wiadomo, to jest tak jakby moje miasto, bo urodziłem się tutaj. Pochodzę z mojej miejscowości niedaleko stąd. Często tutaj bywałem, teraz mieszkam i nie mam zamiaru jak na razie zmieniać tego miasta. Dziękuję wszystkim za pytania, a do kolejnego odcinka nominuję naszego kapitana Adriana Jurkowskiego.